No, cześć kochani, witajcie w misiu. Słuchajcie, tematik mam być może troszkę na czasie dla niektórych, bo ostatnio było parę takich komentarzy na temat rozstań, bycia porzuconym, na temat cierpienia i dostaję też czasami takie maile od was, e, chcecie się dowiedzieć, czy ktoś wróci, no zostawił i czy wróci. Bo życie bez tej osoby, no nie jest życiem. Bo wam strasznie ich brakuje. Nie jecie, nie śpicie. No nie możecie normalnie funkcjonować. I kochani, dwie rzeczy tutaj będą i ja nie omówię ich dwóch w jednym misiu, bo nie ogarnę tego czasowo. Dlatego dzisiaj powiem o jednej z tych rzeczy, a będzie jeszcze miś taki dodatkowy, też w temacie, ale związany z czymś innym. I już mówię o co chodzi. Pierwsza rzecz, co robimy teraz. Zostaliśmy zostawieni, zostawili nas. Cierpimy, nie chce nam się żyć to co robimy? I drugi temat, który będzie poruszony w innym misiu, co zrobić jak oni wrócą? No bo to jest taki drugi myczek. Właściwie najważniejsza rzecz, jaka przechodzi przez głowę osoby, która jest porzucona, która traci. Oczywiście nie w każdym przypadku, ale w większości przypadków, jeżeli ktoś cierpi, to najważniejsza rzecz to jest kiedy wróci, czy wróci? O, albo niech wróci, już nieważne co tam się działo, ale niech wróci, żebym tylko znowu go miała w życiu, albo ją. I kochani, poruszę ten temat w innym misiu. A propos tego, jak to z tymi powrotami, tak w ogóle, bo to też nie jest takie hop-hop. To też nie jest takie wszystko czarno-białe z tym powrotem do siebie. Ale zanim. Ktoś do was będzie wracał? No, wiadomo, wracacze są, prawda? Istnieją. No więc pewnie w niektórych przypadkach osoby, które zostały porzucone, będą musiały się w pewnym momencie zmierzyć, być może po kilku miesiącach, może latach, z wracaczem. Ale zanim będzie wracacz, to my musimy wiedzieć, co my mamy ze sobą teraz zrobić. I teraz, tak powiem, coś, co właściwie chyba wam nie pomoże, jeżeli już zostaliście porzuceni. Ale jeżeli jeszcze nie zostaliście, to to może weźmiecie sobie troszeczkę do, do głowy, bo tak trochę cofnę się w czasie do tego, jak powinno być, jak my powinniśmy się przygotować na ewentualne bycie porzuconym. Wiem, jeżeli już jesteście w tej sytuacji, to ja wam tutaj no, pewnie nie pomogę, bo nie zrobiliście tego. Bo jakbyście to zrobili, to to cierpienie, owszem, byłoby nadal, ale byłoby. Dalibyście radę. No, domyślam się, że i tak dajecie radę, tylko no pewnie jest trudno. Ale może łatwiej byście dali radę. Może łatwiej byście przez to przeszli, gdybyście byli zrobili tą jedną rzecz. No, nie jedną, to tam może być więcej rzeczy. Być może mówiłam o tym już kiedyś, ale to najwyżej się powtórzę. Kochani, podstawowa rzecz, i to usłyszycie od każdego, nie wiem, psychologa, coacha, czy tam od tam różnych. Ludzisków, którzy się tematyką zajmują, to jest to, że my ludzie, ludzie, którzy chcą się wiązać, chcą być w związkach, a zarówno single, jak i ludzie w związkach, no my ludzie ogólnie, my musimy mieć jakieś swoje osobiste życie. My nie z inną osobą, nie, że my we dwójkę. To nie może być tak, że ja, Ania, mam mojego Franka i to my jesteśmy tylko. Nie ma ani. Jest Ania i Franek. Nie, to tak nie może być. Podstawą, żeby to było zdrowe i żeby można było przeżyć ewentualne rozstanie, porzucenie, jest to, żebyśmy każdy z nas był indywidualną osobą tutaj, żeby mieć życie swoje jakieś indywidualne. Czyli co? No, no co? No praca na przykład, tak? Mamy pracę. No i tam jakąś taką, co nam najfajniej by było mieć, żebyśmy lubili, żeby pasja była. No, kochani niektórzy, jak przechodzą bardzo, bardzo ciężkie chwile, to wręcz jak mają jakąś pasję, na przykład malują, nie wiem, grają, śpiewają, nie wiem co tam, może sportu, ale jakaś pasja, to wręcz jeszcze bardziej w to wchodzą. No, też stąd mamy przeróżne dzieła. Yy, prawda, jeśli chodzi o sztukę, o, o, o jakieś tam yy, nie wiem, wiersze, nie wiersze, prawda, tam poezję i tak dalej, no stąd się to bierze. No. Ta energia jest przerzucana w te nasze yy, właśnie pasje. Więc to jest jedna rzecz. Czyli jakaś praca, jakaś pasja, można mieć i pracę, i pasję, ale kochani, przyjaciele, rodzina, koleżanki, koledzy, ludzie, z którymi. Mamy jakąś relację. W momencie, kiedy się zakochamy, no to będziemy troszkę jakby z tą naszą osobą, prawda? No tak, no zrobimy sobie ten duecik. My możemy z tą osobą być chwilę, a możemy być latami. No zrobimy sobie ten duecik, będziemy tam tutaj tą parą, no Ania i Franek, no jesteśmy, okej. Okay. Ale my mamy jeszcze te wszystkie koleżanki z którymi się też spotykamy. Nie rezygnujemy z koleżanek, jak poznajemy męciznę. Chłopaki nie rezygnują z kolegów, jak poznają fajną laskę. Koledzy dalej są, a przynajmniej powinni być. No, błędem jest, często niestety popełnianym. I przez kobiety, i przez mężczyzn, wymaganie od drugiej strony, żeby już wszystko inne zerwał albo zerwała. Czyli, gdzie ty tam z koleżankami będziesz łazić, chodź ze mną? Albo, a ty z chłopakami na piwo też nie idź, chodź ze mną, ja chcę, żebyś ze mną był. No, niestety jest taka zaborczość u nas, u nas ludzi. No, zwłaszcza jeżeli jest jakaś, jakaś tam, no niestety, niedojrzałość emocjonalna. Tylko ja mam być w twoim życiu, tylko ja. No, tutaj narcystyczne osoby również działają w taki sposób. No, to właśnie o to chodzi: odciąć osobę od wszystkiego innego, co ma, po to, żeby tylko ode mnie ta osoba była uzależniona. Oczywiście my nie mówimy tutaj w tym odcinku o żadnych narcyzach, ja tylko dodałam, że to też tutaj taki element się pojawia. Ale to nie trzeba mieć narcyza, można mieć zwykły związek i też takie różne zaborczości bywają. Także to jest ważne, żebyście dalej dziewczęta miały te swoje przyjaciółki, chłopaki, żeby dalej miały kole mieli kolegów, żebyście dalej mieli rodziców, siostry, braci nie wiem, kogo wy tam jeszcze macie współpracowników, ludzi, którzy jakoś istnieją w waszym życiu i, ty, i wy dla nich żyjecie. Żeby potem nie było takiej sytuacji, że Franek Anię zostawia albo Ania Franka. I no, nie ma dla kogo żyć. No, jak nie ma dla kogo żyć? A matka, ojciec, siostra, brat, przyjaciele, nie wiem, kto tam jeszcze, no nie, to, nie wiem, kogo tam jeszcze macie, ale no, jak nie ma dla kogo? Przecież ci ludzie w waszym życiu powinni istnieć. Wy nie powinniście być tylko wy i Franek lub Ania. Oczywiście tutaj zbieżność imion przypadkowa, no takie imionami wpadły do głowy. Także, kochani, to jest taka. Podstawa, żeby stworzyć zdrowy związek z drugą osobą, że my oprócz tego związku, oprócz tego naszego duetu, prawda, tutaj, tego, na tej naszej, tego naszego bycia razem, to my jeszcze musimy mieć coś jako my. I nie może być tak, że związek nas pochłania w 100%. procentach. Nie może być tak, że jak on dzwoni, to ona biegnie, bo już nic innego nie ma w jej życiu. Nie. Ona ma być na tyle dojrzała kobieta, na tyle dojrzała, na tyle też, no, pewna siebie w swoim życiu, w tym kim ona jest, jakie ona ma życie, jakich ma ludzi w swoim życiu, że ona ma, ma taką możliwość, żeby mu powiedzieć: słuchaj, wiesz co, dzisiaj mam koleżanki, albo wiesz co, jadę dzisiaj do rodziców, bo obiecałam, ale to może tam jutro, pojutrze, no, mówimy się w innym terminie. To nie ma być tak, że ona leci, no, bo przecież poprosił. I w drugą stronę też chłopaki, to nie ma tak być. Jest oczywiście to jakaś tam dynamika, wiadomo, no chłopaki bardziej na początku zabiegają, no to, 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 ale to jest inny temat. Ja teraz o tym nie będę mówić. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to troszkę może inaczej wyglądać początek związku dla mężczyzn, troszkę inaczej dla kobiet, no ale to mówię, to, to nie o tym teraz. W każdym razie, jeżeli my nie będziemy mieli żadnego życia oprócz tego naszego związku, Czyli ten związek pochłania nas całych, to później, jak ten związek się rozpadnie, to nasze życie się rozpada. Ale jeżeli my mamy zaplecze, mamy przyjaciół, rodzinę, fajną pracę, pasję, to my, tracąc związek, tracimy tylko część no, jest to ważna część. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że będzie tutaj cierpienie, będzie złamane serce. Może być płacz, oczywiście, że tak. Ale my mamy zbyt mocną tą, tą jakąś bazę w swoim życiu, te fundamenty. Zbyt jakoś mocne tam, zanim poznaliśmy tą osobę, zbudowane mieliśmy coś, żeby teraz się załamać. My pójdziemy do przyjaciółek, będziemy płakać. Pojedziemy do rodziców, do matki, do ojca, do przyjaciół, do kolegów. Nie wiem, gdzie pójdziecie. Ale wy musicie coś mieć oprócz tego ukochanego. Czy tej ukochanej. Nie może być tak, że nic innego się nie liczy, oprócz tej osoby, bo to nie jest zdrowe. I to właśnie prowadzi później do takich myśli, no ale ja, ja nie mam po co żyć. No jak nie masz po co żyć? Popatrz, ile jeszcze ludzi cię kocha, ile cię wspiera. Popatrz, ile masz do zrobienia. Popatrz, masz tu pracę, masz pasję, to robisz, tworzysz, robisz jakieś dobre rzeczy dla ludzi. Popatrz, dla ilu ludzi jesteś ważnym człowiekiem. Także, kochani. Istotna sprawa, ponieważ jeżeli my tego nie zrobimy, jeżeli my nie mamy czegoś takiego i jedyne co, to czekamy na ten związek, bo tylko to nas wypełni, jakby dzięki temu będziemy jakąś całością, no to, to tak nie może być. My całością jesteśmy, tak czy siak. Ta osoba, na początku, jak się zaczynamy spotykać, jest miłym dodatkiem do naszego życia, ale to nie może być jedyne, najważniejsze, co my mamy w życiu. Absolutnie nie. Nie może być tak, że wy zawalacie pracę, zawalacie yy, spotkania z przyjaciółkami, z kolegami, że wy nie pojedziecie matki, ojca odwiedzić czy tam kogo, dlatego że przemowiem, ja się tu zakochałem. Później, jak już wchodzimy w poważny związek i na przykład no, zamieszkujemy z człowiekiem. Być może zakładamy rodzinę z tą osobą, no to wiadomo, wtedy ta osoba staje się naszym życiem. I rzeczywiście wtedy sytuacja się trochę odmienia, bo wtedy, jak nast następuje rozpad, na przykład rodziny, w sensie rozwód, małżeństwo się rozpada, to rzeczywiście życie strasznie się zmienia. Wszystko się zmienia. Dzieci reagują, rodziny reagują, wszystko i to jest. No, trudniejsza sytuacja, nie powiem, nie powiem, jest trudniejsza. Ale też, podobnie jak w tej wcześniejszej sytuacji, o której mówiłam, czyli jak mamy tylko chłopaka, dziewczynę, też tutaj pomoże nam to, że my oprócz tego męża mamy jeszcze inne, jakby jakieś sfery swojego życia. No, być może mamy dzieci, dla których musimy, Żyć i musimy funkcjonować w miarę normalnie. Musimy się skupić na tych naszych dzieciach. Być może mamy właśnie pracę, mamy jakąś rodzinę jeszcze gdzieś, przyjaciół i tak dalej. I to jest to, co w sytuacji rozstania pomaga nam przetrwać. I kochani, powiem Wam tak. Ja być może to już kiedyś mówiłam, no na pewno mówiłam to już na kanale przy kartach, na pewno to już, to już tam wspominałam kiedyś. Bardzo często, jak robię prywatne czytania. I jeżeli mam taki przypadek, że ktoś zostaje zostawiony ym, przez drugą osobę, i ja pytam, no to dobra, to jak sobie z tym poradzić? To no, zazwyczaj pytanie jest takie, czy wróci. No, na ogół tam na początku nie wracają, potem tam się będą dziewać. no to, to no, tak jak to zwracaczem, ale jak mam pytanie, jak, co, jak, znaczy jak żyć, no jejku, co dalej, jakie kroki następne powinny być tej osoby, która do mnie przychodzi, która cierpi. Słuchajcie, to się. Tak często powtarza, ta sama karta, ta sama rada. Kochani, praca, 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 praca. Ponieważ jak my skupiamy się na pracy, no tylko trzeba mieć taką pracę, żebyśmy się chcieli na niej skupiać, nie tam jakąś taką, że jej nie lubimy i nie chcemy do niej chodzić, tylko taką, że rzeczywiście dajemy z siebie wszystko. Że nasz mózg jak pracuje w pracy, to no musi pracować na wysokich obrotach. No, to nie chodzi mi o to, że to tam muszą być jakieś ścisłe tam rzeczy, tam nie wiem, czy to naukowe, czy to jakieś tam ym, komputery, cyferki. To nie chodzi mi, że to w takim znaczeniu, ale przecież my możemy dla ludzi pracować. My możemy być nauczycielką i pracować z dziećmi, na przykład. Możemy być pielęgniarką, pracować w szpitalu. Różne są te zawody. Możemy być fryzjerką. Nie, to nieważne, to nie o to chodzi. Co to jest? Czy to jest bardziej takie ścisłe? Czy to jest bardziej kreatywne? To nie o to chodzi. Ale jeżeli ta nasza praca rzeczywiście wynika z jakiejś naszej pasji, albo powiązana jest z jakąś naszą pasją, albo jest to po prostu coś, co my naprawdę lubimy robić i jesteśmy w tym dobrze i lubimy tą pracę, to w momencie, kiedy my się skupiamy na tej swojej pracy, to my tak troszeczkę mamy mniej czasu, żeby myśleć no, o tej osobie, która nas zostawiła. Jest to taka dosyć ciekawa, uniwersalna rada, uniwersalna, bo mówię, często bardzo się pokazuje w kartach. Jak rozmawiam z ludźmi na temat właśnie takich rozstań, co zrobić, no co ja mam teraz robić. No wiadomo, tam czasami niektórzy mają dzieci, no to tam tych rad jest dużo różnych, wiadomo, ale to jest coś takiego, co się naprawdę powtarza dla różnych ludzi. Praca. I słuchajcie, to nie o to chodzi. Ja wiem, że to jest trudne. Ale to nie o to chodzi, żebyśmy siedzieli w domu, nie wiem, z butelką trunku, czy bez butelki, płakali, rozmyślali, czekali, pisali do tej osoby, próbowali się dodzwonić, sprawdzali ich facebooki, czy nie wiadomo, jak inaczej się skupiali cały czas na tym, co odeszło, tylko my musimy. Zająć się czymś innym, nawet jeżeli nam będzie trudno. Czyli idziemy do koleżanek, jak mamy jakieś fajne koleżanki, które nam poświęcają czas w tym trudnym czasie, idziemy, dzień w dzień się spotykamy z koleżankami. Albo nie wiem, jedziemy do rodziców. No to nie jest proste, bo akurat jak jesteśmy zranieni. I cierpimy, to dla niektórych ostatnia rzecz, jaką chcieliby zrobić, to iść i się wypłakiwać matce czy ojcu, no bo to akurat tutaj, jak jesteśmy dorosłymi ludźmi, to lepiej z przyjaciółmi się gada niż z rodzicami, ale nie dla wszystkich. No niektórzy mają taką jakąś bliską więź z matką, z ojcem, więc oczywiście jest to możliwe. Ale kochani, jeżeli są jacyś ludzie w naszym życiu, którzy mogą nas wysłuchać i wspierać, to jak najczęściej spotykamy się z tymi ludźmi, żebyśmy nie siedzieli sami w domu. To jest taka jedna rzecz. Dwa, idziemy do pracy. Jeżeli możemy robić nadgodziny, robimy nadgodziny. Jeżeli możemy jakoś tam, nie wiem, dodatkowymi rzeczami się zająć, to zajmujemy się. Jeżeli mamy pasję, uwielbiamy, nie wiem, tworzyć muzykę albo malować, to robimy tego więcej teraz w tym czasie, przelewamy to. No, na tą naszą jakąś sztukę, prawda? Czy no, co by to tam nie było? Chodzi o to, żeby działać, a nie, żeby się pogrążać w depresji. Bo, kochani, działanie jest tak trochę przeciwieństwem depresji. Jakbyście. Już nie będę wchodzić teraz w tematykę smutku, emocji, jaką jest. Znaczy, chodzi mi o, o smutek jako emocję, ale fizjologia fizjologiczna reakcja przy tej konkretnej emocji, przy smutku jest zupełnie inna niż na przykład przy złości lub lęku gdzie nabieramy energii i na przykład uciekamy, walczymy ale coś chcemy robić, chcemy działać no jak jest lęk czy strach, no to chcemy uciec, prawda? boimy się ale jak czujecie lęk to czujecie się tacy bardzo yy, przepełnieni energią natomiast przy smutku to tak jakbyśmy przestawali tą energię w ogóle mieć i dlatego ludzie, którzy później, później już tam się pogrążają w już nie chcę mówić tutaj nie chodzi mi o kliniczną chorobę prawda, to, to ja już nie wchodzę na takie tematy, bo, bo to nie o to chodzi, ale pogrążają się w tej, w tej takiej emocji właśnie tego smutku, to no nie chce się im nic, no tu a, no chodź, chodź na siłownię, nie, nie chcę mi się, nie, nie mam siły nie, ja się położę, pójdę spać oczywiście nie mogą zasnąć i dlatego działanie, takie działanie, jakie Wam odpowiada, jakie Was interesuje lub jakie jest jakąś Waszą pasją, działanie i wyjście z domu i robienie czegoś, to jest coś, co Wy powinniście zrobić, żeby tą energię cały czas w sobie, w swoim ciele ruszać. Dlaczego? Dlatego, że wtedy będziecie mniej smutni. Owszem, będziecie czuli nadal te negatywne emocje, będziecie jakiś żal czuli, brak, tęsknotę, ale w momencie, kiedy my działamy i jesteśmy aktywni, to my troszeczkę przeszkadzamy temu smutkowi, żeby nas tak ściągnął w dół energetycznie i żeby zrobił z nas taką osobę nieruchomą. I kochani, na siłę to róbcie, nawet na siłę. Wyjść na ten spacer, pójść pobiegać, iść gdzieś tam. No, jeżeli chodzi o jakieś tam siłownie czy sporty, to oczywiście, jeżeli jesteśmy w bardzo, bardzo takiej trudnej ym, sytuacji emocjonalnej, to z tym trzeba uważać, bo wtedy łatwiej jest o kontuzję, bo energia inaczej, trochę w ciele działa, działa. To tutaj, to wiadomo, trzeba uważać, jeżeli chodzi o sport. Ale pewne rzeczy na pewno można robić. No, to tam zależy, jakie lubicie sporty. Ym, natomiast takie rzeczy jak praca, pasja, spotkania z ludźmi, jeżdżenie gdzieś tam. Do jakichś znajomych, do rodziny i tak dalej. Ja wiem, że się Wam może nie chcieć, ale ważne jest, żeby to robić. Chodzi o to, żebyście jak najmniej rozmyślali w samotności o tym, co się stało. Spróbujcie, kochani, Wy nie musicie mi wierzyć, ale spróbujcie. Ta tęsknota minie. To tak wiecie, mówi się tak, to takie niby wyświechtane, ale mówi się, że czas leczy rany. No ale tak jest. Jest dokładnie tak. Minie miesiąc, dwa, trzy, potem sześć. Kochani, no to przemija. Najważniejsze jest to, co my zrobimy w tym momencie, kiedy to się dopiero co stało. No dobra. Miszki, powiem Wam tak. Tyle na dzisiaj w tym temacie. A będzie jeszcze miś na ten sam temat, tylko jakbyśmy już patrzyli pod kątem, jakby ta osoba wracała do nas, co my mamy zrobić, jak się mamy zachować, bo tu jeszcze będą myczki. I wcale sobie nie myślcie. Że przyjmowanie wracacza, który was zranił i wbił wam nóż w serce i był odpowiedzialny za tygodnie, być może miesiące waszego cierpienia, to jest, taka, to jest taki najlepszy pomysł. No ale o tym w innym misiu. Miłej kawki wam życzę, miłego piąteczku, miłego weekendziku. Następny miś w poniedziałek, a jutro tygodnióweczka wieczorkiem. Kochani, tyle. Do przemyślonka. No wszystkiego dobrego. Buziaczki. Pa